Dzień dobry, Jacek Balkan. To jest Motodziennik w piątek, czyli ostatni w tym tygodniu i ostatni przed świętami. Bardzo serdecznie zapraszam i na święta, i na nasz dzisiejszy program. A zaczynamy od informacji motoryzacyjnych z różnych stron świata. Dzisiaj trudno będzie zacząć od tematu innego niż targi motoryzacyjne w Nowym Jorku. Jednak nie chcemy poświęcić na nowości całego programu, dlatego przedświątecznie pokażemy Państwu dwa niebyle jakie pojazdy. Pierwszy z nich pochodzi z firmy Jaguar, nazywa się F-Type i wygląda no właśnie tak. Samochodu na targach nie było, znalazło się za to potwierdzenie. Auto trafi do produkcji w przyszłym roku jako roadster, a za dwa lata w sprzedaży będzie też wersja coupé. Na szczęście Brytyjczycy rzucili dziennikarzom garść fotek z zamaskowanym prototypem. F ma być Kontynuację wizji zademonstrowanej jako CX16. Nie jest to, to więc pojazd supersportowy z napędem turbinowym, ale raczej auto, które będzie pozycjonowane poniżej modelu XK, tak by konkurować nie z Porsche 911, ale raczej z Boxsterem czy Caymanem. Co znajdzie się pod maską? Tego nie wiemy. Koncept miał napęd hybrydowy i 380 koni z doładowanej 3-litrowej V6 i 95 koni z silnika elektrycznego, ale wersja produkcyjna będzie pewnie z silnikiem V6 o mocy 250-280 koni. W droższych wersjach będzie to maksymalnie 320 koni. Za to dodźwajper w najnowszej odsłonie ma dokładnie dwa razy więcej, czyli 640 koni i 812 Nm i potężny 10-cylindrowy agregat o pojemności 8,4 litra pod maską. Osiągi nie zostały ujawnione, ale czas potrzebny na osiągnięcie setki to trójka z ogonkiem. Zwłaszcza, że na pokładzie pojawił się asystent startu z kopyta. Są też diody do jazdy dziennej, kabina z prawdziwego zdarzenia, a nie z ciężarówki i nowy wygląd. Czy to auto się Państwu podoba? My jesteśmy roz. Darci. Przód przypomina trochę auto z kreskówki. Jest groteskowe, ale tył niczego sobie. A zmieniając kraj, w Japonii zastanawiają się właśnie, czemu elektryczne samochody nie sprzedają się najlepiej. Firma Nissan chce, by do roku 2015 po drogach jeździło 1,5 miliona wtyczkowozów z ich znaczkiem, z czego spora część właśnie po Japonii. Tam miałoby to zresztą największy sens, bo koszty użytkowania takiego auta są 90% niższe niż auta spalinowego. Ale przez dwa lata tylko 12 tysięcy osób skusiło się na lifa. Czemu? Może to mieć związek z niedawnym tsunami trzęsieniem ziemi. Przez awarię elektrowni atomowej to, co elektryczne, nie jest już w tak oczywisty sposób ekologiczne. Na kolejną porcję ciekawych motoryzacyjnych informacji zapraszam Państwa już w najbliższy wtorek i do radia i na stronę moto.pl, gdzie znajdą Państwo kolejny świeży odcinek Motodziennika. Natomiast jeżeli chodzi o ten samochód, który stoi za mną, to jest Citroen C4 Picasso i niestety nie opowiemy Państwu o nim w najbliższą niedzielę w radio, bo święta, ale pokazaliśmy Państwu ten samochód dość obficie na naszych stronach na Facebooku. Facebook.com kośnik motodziennik, tam również zapraszam przez całe święta. A teraz spotkanie z samochodem tygodnia. Chyba powoli warto się zacząć rozglądać za jakimś przyjemnym autem na późną wiosnę i całe lato, czyli za kabrioletem. Jest ich na rynku mnóstwo, ale naszym zdaniem połączenie słabego silnika i otwartego dachu to słabe, często irytujące połączenie. Na szczęście niektóre firmy mają w ofercie samochody w naprawdę porządnych wersjach. Dla przykładu Nissan 350Z oferowany jest z jednym tylko silnikiem. Sześciocylindrowym V o pojemności 3,5 litra o mocy 287, a z czasem nawet 305 koni. Co prawda japońska firma nie robi z tak doskonałego pożytku jak Porsche. Karę raz motorem o identycznej mocy jest o sekundę do setki szybsza, ale wynik tuż poniżej 6 sekund również daje kierowcy sporo radości. Design to sprawa dyskusyjna. Auto jednym może się podobać, dla innych jest trochę za bardzo. Podobnie wnętrze. Fotele są rewelacyjne, ale sposób w jaki zaprojektowano deskę rozdzielczą, a zwłaszcza zegary. Podczas jazdy mamy je ciągle, niestety, przed oczami. Ale mamy coś jeszcze. Niezłe, choć dalekie od ideału sportowego auta właściwości jezdne. Niezły komfort i nade. Wszystko rewelacyjny dźwięk silnika. I o ile samochód jeszcze 5 lat temu był dla przeciętnego zjadacza chleba niemal nieosiągalny, to teraz, po blisko 8 latach od premiery, ceny zaczynają być coraz bardziej rozsądne. Okazje zdarzają się rzecz jasna w grudniu czy w styczniu, gdy o kabrioletach nikt nie myśli, ale nawet teraz można upolować ładny, prawie bezwypadkowy egzemplarz za 45 tysięcy złotych. Ten samochód i tak bardzo rzuca się w oczy, więc zakup pojazdu w kolorze ceglastym i z pomarańczową tapicerką absolutnie nie zaszkodzi. I to już wszystko na dziś. Proszę przyjąć od całej naszej redakcji życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych i przepięknych świąt Wielkiej Nocy. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek. Kolejna porcja motoryzacyjnych głupot. Kolejna porcja mniej lub bardziej ciekawych motoryzacyjnych informacji.